Kolejne ćwiczenie ze strony Khan Academy. Rozważ następujące pary uporządkowane, która z nich nie jest zaznaczona w poniższym układzie współrzędnych. Idziemy po kolei. Punkt minus 3, minus 6. Gdzie ten punkt się znajduje? Minus 3 jest w tym miejscu, x równe minus 3 i minus 6, czyli w dół, zaznaczone. Minus 4, minus 7, ponownie w lewą stronę na osi x się poruszamy, minus 4 i ponownie w dół, minus 7, również ten punkt jest zaznaczony. Punkt 0, 7, czyli x jest równy 0 i 7, o 7 w górę tutaj. Nie mamy zaznaczonego punktu, w takim razie to jest nasza odpowiedź. Zróbmy jeszcze jeden przykład. Ponownie mamy 5 punktów i sprawdźmy. Minus 2, 9. Minus 2, 9, zgadza się, zaznaczone. Minus 9, 8. X jest równy minus 9. W tym miejscu Y ma być równy 8, czyli ponownie ta ćwiartka, zaznaczonym. Minus 8, 4. Znów X ujemny, minus 8 i 4 w górę, ponownie zaznaczone. Minus 3, minus 7. Idziemy w lewo o 3, minus 3 i w dół 7. Znów zaznaczony punkt, w takim razie ten ostatni będzie najprawdopodobniej niezaznaczony. Sprawdźmy, minus 4, 1 w tym miejscu powinien się znajdować, nie mamy punktu, zatem to jest nasza odpowiedź.